Cóż to był za fantastyczny pojedynek i mam nadzieję, że dla naszych widzów będzie to fantastyczna zabawa, oglądając te zmagania, a słowo zabawa jest użyte celowo, bo to nie jest walka na śmierć i życie do ostatniej całej półośki czy przegubu. To jest po prostu przyjacielsko-towarzyskie spotkanie dwóch fajnych legend w terenie. Wiem, że słowem legenda też podpadłem, bo jak wrzuciliśmy zdjęcie na naszego Facebooka, że trwa taki pojedynek, to oczywiście odezwali się sami specjaliści, którzy wiedzą lepiej. Po pierwsze, że te samochody to żadne legendy. Po drugie, że ten pojedynek nie ma sensu. Po trzecie, to oni wiedzą, jak to lepiej zrobić. Po czwarte, to powinny być inne samochody. Po piąte, na innych oponach. A po szóste, w innym terenie. A po siódme, to nie ma sensu. I tak dalej, i tak dalej. Cudownie, że mamy takich fajnych widzów i cudownie, że możemy im udowodnić, jak bardzo się mylą. Ważymy z kierowcą czy bez? Bez. Bez, bo to zakłócenia będą. Różnica, myślę. O, ładnie. 2220. Na początku oczywiście ważenie zawodników przed walką, żeby zobaczyć, czy mają równe szanse. No przytył po tych wszystkich modyfikacjach. Jak go kupiłem, to 2300 ważył, a teraz już 2,5. No, lata lecą do parosie, no, niestety. No. Teraz robimy testy w wykrzyżu, można powiedzieć, na sucho, choć pada deszcz, bo mierzymy w końcu to w warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych. Ponieważ na twardym asfalcie podniesiemy teraz wózkiem widłowym koła w jednym i w drugim samochodzie i zobaczymy, który zakres pracy zawieszenia jest większy. Mierzymy. ½ cm. Mierzysz do dołu, tak? Tak, do dolnej widły. Bardzo robi duże wrażenie i teraz tak mam poczucie, że patrol może wybrać gorzej w tym momencie. Nie sądziłem, że on się tak pięknie wykrzyżuje, także zaraz czas zmierzyć patrola. Czy Rubicon teraz ma rozpięty stabilizator, czy w ogóle go wyrzuciłeś, czy jak jest? Znaczy, no oczywiście, że ma rozpięty, trzeba korzystać z dobroci, jaką fabryka dostała. Nie popsuje się od tego? No, dżipy się nie psują, przecież no daj spokój. Seryjny, no nie będzie się tak krzyżował, nie wiem. Tu są założone chyba 2 albo 3 calowe sprężyny Teraflexa. Zestaw amortyzatorów Teraflexa. Regulowane wahacze. I wahacze Teraflexa. Nie wiem, czy wszystkie są regulowane. Wszystkie. No to jest wszystko, co jest chyba zamontowane, żeby taki wykrzyż się zrobił. No dobra. Tylko na najgorzej. Jeszcze. Jeszcze. Już. Centymetr w dół. Jest mniej. Ile? 84, a tam było 87. 3 cm różnicy. Na korzyść? Na korzyść Wranglera. Ładnie, ale i tak imponujące. Nie sądziłem, że zbliżę się do jego wyniku. W Rubiconie można rozpiąć przedni stabilizator, co oczywiście poprawia wykrzyż i oto dowody. 62, od razu ile mniej. Pierwszy pomiar jest mniejszy niż ten drugi, kiedy stabilizator był rozpięty. 89 się zrobiło, kiedy jednak ten stabilizator z przodu się rozpiął. Także no definitywnie Wrangler wygrywa tutaj wykrzyżem. I z przodu, i z tyłu. I tak cały film będzie. Będziesz to powtarzał. Wrangler wygrywa, Wrangler wygrywa. Nigdy. Mhm. Ale jestem zdziwiony jego wykrzyżem. Naprawdę się nie spodziewałem, że on aż tak pracuje. Fakt, że z przodu i z tyłu jest forlink, więc to na pewno też wpływa na to, jak to auto się krzyżuje, bo tu jednak z przodu są radiusy. Ale no jestem pod dużym wrażeniem. No tak, ty masz też stabilizator z tyłu jeszcze, tak? Tak, ja z tyłu jest. Wyrzucony. Nie to też jest może ta różnica, ale no bardzo ładny wykrzyż, naprawdę. Mierzymy właśnie rozstaw osi. Które auto jest dłuższe w rozstawie osi między dwoma mostami, czy Jeep, czy Patrol? Bo jeżeli na przykład Jeep jest dłuższy w rozstawie osi, to tak samo na widlaku widzi, że ma większy wykrzyż. Tak samo zawsze przy takim samym zawieszeniu długi Patrol na widlaku będzie o więcej wykrzyżu niż krótki, bo jest po prostu długi i ta dźwignia się rozciąga. Z pomiaru rozstawu osi wynika, że Patrol jest o około 10 cm krótszy od krótkiego Wranglera. 79! To ładnie wyglądało na widlaku, ale jakie to ma znaczenie w terenie? Czy to będzie widać? To musiały być naprawdę bardzo duże dziury, żeby to było widać. Tak, myślę, że słuchajcie, no na rajdach raczej to tak daje radę, na tych wykrzyżach, jakieś górki i tak dalej, to nawet blokady przednie nie trzeba włączać. Bo jest dobry wykrzyż, właśnie tak. Wykrzyż w terenie jest bardzo ważny, bo wtedy jednak mamy trakcję cały czas na tych czterech kołach w tym terenie, a nie lewitujemy którymś kołem. Mam taką prośbę, Konrad, daj mu tam ze dwa razy wygrać. Na razie jest 1-1, bo ostatnio z nim przegrałem.
Pewna część pojedynku dotyczyła również tego, który samochód lepiej przyspiesza i skacze, ale to już widzieliście na naszym filmie, więc tylko takie małe przypomnienie, że podczas takiego wyścigu równoległego Paweł wygrał z Wranglerem, ale tylko dlatego, że właściciel po prostu nie chciał trzymać nogi na gazie do końca, szczególnie na takich niebezpiecznych hopkach. Także Patrol wygrał, ale Wrangler udowodnił, że nawet z tym beznadziejnym włoskim silnikiem potrafi bardzo dobrze przyspieszać. 2 litry benzyna turbo. Czy to jeździ, przyspiesza, to widzieliśmy, bo prawie wygrałeś z Pawłem. Gdybyś nie odpuścił, to już wiem, żebyś wygrał. Tak jest. Ile przejechałeś na tym silniku? Jakie masz opinie na temat tego silnika? 45 tysięcy, nic nie robiłem. No, wymiana oleju tylko i filtr. Tak? Tak? I to wytrzymuje? Nie grzeje się? Nie cieknie? Dobrze, nic? No jedyną bolączką jest to, że rolka sprzętu jest narażona po prostu na ten piach, na te błoto i ją trzeba było wymieniać, ale poza tym nic się nie dzieje. Czy to jest prawda, że żeby ten silnik był żywotny, to trzeba zmieniać olej bardzo często i trzeba jeździć na 9,8 benzynie? Jeżdżę na 95, zmieniam co 10 tysięcy. W Patrolu chciałem spełnić moje marzenie, także zainwestowałem w Foxy. Są to Foxy z regulacją, z zewnętrznym zbiorniczkiem i co najważniejsze, już są wystrojone. Także naprawdę komfort bardzo się poprawił, w terenie można już teraz skakać, myślę, bezstresowo. Tu też jest naprawdę konkretne zawieszenie. Też jest Falcon, który ma regulację twardości. Jest bump stop. No ogólnie tu jest wszystko zbudowane zgodnie ze sztuką. Także to jest naprawdę realna konkurencja, której się naprawdę boję. No bo automat, 2 litry turbo, 300 koni. Czuję się mały przy tym Jeepie, bo skubany masz 37 cali. Mój Patrol jest na 35, no i gołym okiem widać tą różnicę. Naprawdę wygląda, jakby miał za małe kółka. Stojąc obok tego Jeepa. A czemu jeździsz na takim bieżniku, a nie na bardziej agresywnym? Przyznaj się. No jeżdżę na co dzień tym autem, więc tak dla komfortu. No. Kompromis zawsze musi być. Jeżeli chodzi o wytrzymałość napędów, no bo wiadomo, że Patrol jest taką ikoną, że w Patrolu te mosty są tak wielkie i tyle ważą, że wytrzymują wszystko. Jak jest w przypadku Wranglera i to wersji Rubicon, która też jest taką najbardziej mocną wersją, jaką można kupić, no bo masz mocniejsze mosty, masz 2 blokady, wolniejszy reduktor, ale co się zweryfikowało i co musiałeś wymienić? Przyznaj się tutaj. Znaczy to tutaj, wiadomo, nie ma się do czego przyznawać, w zależności od tego, jakie koła się opony założy, to po kolei się wszystko weryfikuje. Jeżeli chodzi o mnie, to najpierw jeździłem na 3,5 Cooperach i tam prawy przedni przegub uszkodziłem. Potem też były jakieś głupie akcje właśnie z pedałem w podłodze, to się psuło, a to FAT się zepsuł, czyli to odłączanie przedniego napędu, a to jakaś tam blokada się troszeczkę sprężna przyjerała, że tak powiem, w tylnym dywcze. Natomiast poza tym tak naprawdę musiałem wzmocnić, wiadomo, półosie na RCV-y. Do przodu! A wsteczny wrzucił? Wszystko dobrze? Nie podjeżdża, popsuł się. Tu w tym przypadku jest duży problem z rozpędem, bo muszę zrobić 2 redukcje minimum, żeby tą górkę zaatakować i brakuje rozpędu. Jakbym miał dłuższy rozpęd z trójki, to bym pewnie wleciał, albo nawet z czwórki wtedy poszedł, ale tu jest za krótko na to. Jakbym miał długi rozbieg, to bym tu mikrą wjechał. No ja wiem, tutaj pokazuje właśnie wyższość automatu przede wszystkim. Czy to jest przewaga automatu nad manualem, czy jakbyś to ocenił? Myślę, że wszystkiego po troszku tak naprawdę, bo automat oczywiście też trochę ułatwia. Jeep jest trochę lżejszy. Ogólnie Jeepy dobrze wjeżdżają pod piaskowe góry, tak? Niesamowite to jest, nie? Siadasz, wciskasz gaz i wjeżdżasz. Tu trzeba się nawajchować, to sprzęgło można spalić i tak. No to jest ta różnica, tak? Ale fajnie. Nie spodziewałem się, że on tak bez problemu tu wjedzie, a ja, że nie wiem, jak jechać. A był but w podłogę, czy jeszcze miałeś... Klepany. Tak się wjeżdża w Wranglerem pod górki. Ale bardzo tak wyglądało z zewnątrz, jakby w ogóle się nie męczył. Wiesz co, na końcu nawet już odpuszczałem, bo nie chciałem za bardzo wskoczyć, tam nie znałem co i jak, więc na samym końcu, na szczycie, w połowie szczytu, to już odpuściłem gaz.
Czyli zapas jeszcze jest. Jeszcze trochę. Nie jestem w stanie zrobić redukcji. Z trójki nie ruszę, a dwójka dopiero wjeżdżając na górkę, dwójka jest napompowana, że jestem w stanie przegiąć na trójkę. Czego efektem jest to, że nie jestem w stanie podjechać pod tą górkę. A ile metrów ci brakuje tak realnie, żeby się rozpędzić? No pewnie jeszcze jedną długość patrola. Czyli patrol potrzebuje rozbiegu. Z rozpędu da się wjechać każdą górkę, wiadomo, także w tej konkurencji Wrangler zdecydowanie wygrywa. Ja muszę mieć rozpęd, bo muszę mieć prędkość i muszę się zdążyć napompować turbo, ja muszę zdążyć przepiąć bieg. Kiedy byłem w stanie wpiąć trójkę jeszcze przed górką, a nie już w trakcie górki, wjechałem bez problemu, też na górze miałem zapas mocy. Teraz z ciekawości spróbujemy jedynkę bez reduktora, bo dowiedziałem się, że Wrangler wjeżdża cały czas bez reduktora. Także zobaczymy, czy na szybkich biegach wjadę na jedynce. Bo na co? On to robił bez reduktora? Tak, szybkie biegi cały czas. No, jak ludzie mają mniej mocy, to oczywiście, że no, trzeba jeździć na reduktorze, no ale jeżeli jest 280 koni, to i widzę, że lepiej jeździ bez reduktora, bo lepiej się koła napędzają, jest większa prędkość obrotowa koła, lepiej gryzie, to bez sensu znaleźć. Skrzynia się nie grzeje, nic? Wiesz co, włączam na takim, jak mam jakieś dłuższe, grząskie piachy, to włączam właśnie reduktor po to, żeby się konwerty nie grzał, tak? Nie grzał. A normalnie to jest, że bez reduktora. No i patrol z automatem też nie daje rady? Patrol z automatem wjeżdża tak jak patrol z manualem ze spuszczonym powietrzem w oponach, bo tu masz ile? 2,5 bara, nie? No. No właśnie, ale tutaj po kolei nie pójdzie. No ja zawsze powtarzam, że w terenie włączamy reduktor, żeby tam nie spalić sprzęgła, żeby skrzynia miała lżej i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym Rubiconie jest najwolniejszy reduktor, jaki jest we Wranglerach. Nawet teraz patrol jest szybszy od Jeepa, ale trochę nie o to chodzi w tej konkurencji. Ale zobacz, jak ja wysiądę, to będzie jechał czy nie będzie jechał? Patrz, nie wyłączył D. Grałem! Wolno jedziesz. On ma taki system, że się zatrzymuje jak są drzwi otwarte, Ameryka. Tak? Ameryka. Piotrze, mam pytanie, bo słyszałem, że żeby nowy Jotel pokazał swoje możliwości, to trzeba mu wyłączyć całą elektronikę. Weź mi o tym opowiedź. Ile jest w tym prawdy? Konrad ci może zaprezentować, jak jego deska aktualnie wygląda. Świeci się wszystko na zegarkach. Znaczy, no tak, no J-Scana trzeba mieć, to zawsze powtarzam, nawet jak pierwszy raz się widzieliśmy. Zawsze ABS, SP trzeba ubić na samym starcie, cokolwiek się nie dzieje. No a w TrailView jeszcze są blokady do włączenia, wyłączania, stabilizator, także no bez tego raczej ciężko byłoby cokolwiek zrobić tym autem. To mnie zmartwiłeś, bo już chciałem chwalić, że seryjne auto z pełną elektroniką wjeżdża nie, w teren. Nie, to nie ma co udawać. Tutaj jakby jest tak, że Konrad ma J-Scana, od długiego czasu go już testuje i no cała deska mu się świeci. Tak? Jakby większość elementów na start przed wjazdem idzie do wycięcia jakby z J-Scana. Kurczę, no nie jeżdżę patrolami, ale ja ogólnie nie jeżdżę na reduktorze w ogóle w tym samochodzie, bo nie ma prędkości wtedy i tak, no nie wiem, no to każdy zna swoje auto i chyba wie, jak powinien jeździć. Liczy się efekt! Na jedynce próbowałeś najpierw? Nie, to dwójka cały czas była. Okay. Chyba za wolno na początku trochę pojechałem, wykopałem sobie już dziury, za drugim razem już poczułem, jak w to uderzyłem, więc za trzecim ominąłem te kolejne i już wyjechałem. Niesamowite jest to, że te samochody to jest prawie 30 lat różnicy w podejściu do terenówki. I bardzo dobrze świadczy to o patrolu, że pomimo tych 30 lat jest samochodem, który nadal się nie rozsypał i jeździ. Oczywiście oprócz wymiany silnika i zawieszenia, pozostałe elementy są naprawdę seryjne.
Są seryjne mosty, są seryjne półosie, są seryjne przeguby, są seryjne wały. Za 30 lat to podejrzewam, że patroli już nie będzie, bo naprawdę wszystkie zgniją. Ale zastanawia mnie, czy Wrangler przetrwa właśnie taki okres czasu i za 30 lat nasze dzieci albo wnuki będą upalały Wranglerami, bo tylko takie terenówki zostaną na rynku. Ja cały czas zastanawiałem się, czy znajdziemy taki teren, gdzie można będzie pokazać przewagę dwóch 100% blokad, które są w Rubikonie, od jednej blokady, którą ma Patrol. I wiadomo było, że te blokady tylne są bardzo często używane. I to jest taki właśnie podjazd, gdzie Patrol męczył się strasznie, ale wyskoczył. A to jest przejazd Rubikona z zapiętymi blokadami i widać, jak ładnie to pracuje. Oczywiście, że jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że zapięta przednia blokada w momencie skręcania i dziwnych rzeczy w terenie potrafi spowodować jakąś awarię, coś tam się urwie, także sam Konrad przyznaje, że przedniej blokady używa bardzo rzadko, ale tylnej praktycznie non-stop, czyli dokładnie tak jak w Patrolu. Jest problem taki, że w połowie górki trzeba skręcić pomiędzy dwa pagórki, które są na szerokość, no może większą niż kład, ale wąsko. Ja szedłem trawersem, czułem to, także nieprzyjemna bardzo górka. Przepraszam. Nie, fajnie, wjechał, to najważniejsze. Super ma zdolności, pięknie jeździ, jestem zachwycony. Ale dalej mnie tak zniechęca ta cała elektronika, która jest w tych samochodach, że jak mu za gorąco się w skrzyni zrobi, to on odcina napędy. No kurczę, to tak zabija całą frajdę takiego rajdowania. No, taki myślący samochód za kierowcę w motosporcie jest taki... Trochę przeszkadza, bym powiedział. No, jak zjeżdżał z tej nieprzyjemnej górki, to zsunęło go po prostu na drzewko, tam jest takie małe drzewko. No i zatrzymał się przed tym drzewkiem i teraz jest na wykrzyżu, na piasku, obok drzewka pod górkę, więc to nie jest sytuacja do ruszenia. Trzeba go po prostu ściągnąć. No niestety, ten podjazd jest bardzo nieprzyjemny. Tutaj tak naprawdę, jeżeli nie wjedziesz na raz, to cofając już jest ciężko mieć drugą szansę, naprawdę. Patrol jest w offroadzie takim kultem, że on jest po prostu najlepszy, nie do objechania. Dużo ludzi tak twierdzi, to widać nawet jak wystawiają auta na sprzedaż, że Kia moja objeżdżała Patrole, wszyscy się do niego porównują. Mało kto mówi o dzielności Wranglerów i wydaje mi się, że to wynika z tego, że tych aut po prostu nie widać w tym terenie. I Konrad jest po prostu osobą, która udowadnia, jak bardzo to auto jest dzielne i że też zasługuje na miano takiej legendy. No kurczę, Wrangler dzisiaj, jestem pełen podziwu za to, jak on jeździ, naprawdę. Tylko na co dzień nie mamy okazji tego zobaczyć. Nikt tymi autami nie jeździ tak hardkorowo. Chcesz powiedzieć, że większość ludzi kupuje ekstra zrąbistego terenowego Wranglera, modyfikuje go za 100 tysięcy, a auto kosztuje 300 i tak boją się wjeżdżać w teren? To chciałeś powiedzieć? Cieszę się, że mój przekaz jest jasny. To jest 2 litry turbo i wszyscy zwolennicy, którzy krzyczą, że 2 litry turbo w ogóle to za mały silnik do Wranglera, jak widać jeździ nawet lepiej jak Pentastar pod te górki, ale nasuwa się znowu to samo pytanie, jak z żywotnością tego silnika, bo Pentastar udowodnił, że jest jednym z najlepszych silników w historii.
Ale zauważyłeś, że Wrangler w ogóle nie afiszuje się z tym, że jeździ w terenie, nie zostawia chmury czarnego dymu, nie słychać tego ryku. A ja on lubię po ten prostu... ryk akurat, to specjalnie mam przelot zrobiony. Tak, na pewno. Jest takie wrażenie, że Konrad w ogóle nie naciska gazu. Przepraszam, że taki łatwy teren mamy, no trudno na razie. Nie, no bardzo fajnie jest jak na razie. Ale Paweł przyznał, że nie dymisz, nie wyjesz, a jedziesz. Tak, jest dosyć cichy, dlatego chyba trzeba wydech zdemontować. O, widzisz? Widzisz? Czyli auto musi w terenie ryczeć. Wtedy jest większy fan z jazdy, a nie, że tak cicho pokonujesz przeszkody. Wtedy nie czujesz, że walczysz. Jak ryczy, to czujesz, że walczysz. A Wrangler na razie nie słychać, że walczy. Mam wrażenie, że to jest tak lekki teren dla niego, że aż idę szukać czegoś trudniejszego. No dobra. Ale nie, no tak serio już. Jakby czułeś w ogóle jakieś takie problemy, czy po prostu... No nie, no na razie to jeszcze nie. Idę wspawać kata. Ja mam Toyo Open Country MT i według mnie tutaj była różnica głównie opony, bo na tych Goodrichach widać było, że ma gorszą przyczepność niż ja. No tak mi się wydaje przynajmniej. Nie widziałem, jak ja wyglądałem z zewnątrz, ale za kierownicy czułem, że coś tam gryzło. Ogólnie przez większość dnia dzisiaj Wrangler jeździł lepiej, mając oponę po prostu większą, ale tutaj w błocie Toyo gryzło lepiej, mimo że jest mniejsza. Czegoś takiego jak opona lepsza bądź gorsza, bo są różne zastosowania. I na pewno w jakimś innym, na przykład dzisiaj na piachu miałem wrażenie, że Goodrich na piachu jechał górą, a Toyo się kopało. Ale w błocie już na odwrót, nie? Ja jestem z Toyo bardzo zadowolony, bo przede wszystkim jeszcze na asfalcie są takie dosyć przyczepne, jak popada, to muszę chcieć odkleić tył patrola, żeby go odkleić. To nie jest tak jak na radarach na przykład, że jedziesz łukiem drogi i nagle cię obraca, zaczyna obracać, bo wpada w poślizg sam z siebie, niekontrolowany. Także Toyo dużo lepiej klei od radarów, MTEK lepiej klei od RT. Taka jest rzeczywistość. Ile czasu zajęło ci wyjechanie spod tej górki? Nie wiem, parę razy. A Wrangler zrobił to jak? Na raz. No ale teraz zjadę i też wyjadę na raz, bo już wiem, że muszę iść po skarpie, a myślałem, że muszę w ten ślad celować, no. Cudowne to były testy, tak się cieszę, że ubrudziłem nową kurtkę, ale pewnie teraz wiele osób zacznie szukać na aukcjach JTL-a, czyli krótkiego Wranglera w wersji Rubicon, bo najbardziej terenowy, i muszę was zmartwić, w salonie nie kupicie krótkiej wersji. Zostały wycofane z Europy. Jedyny Wrangler, jakiego możecie kupić, to jest hybryda w długiej wersji. Także pozostaje nam szukać tych, które były ściągnięte ze Stanów, albo gdzieś tam salony mają na, że tak powiem, magazynie. I to jest bardzo smutna wiadomość, że Jeep oficjalnie zrezygnował z krótkiej wersji w Europie, a jak widać było, to są fantastycznie terenowe samochody, ale jeżeli ktoś znajdzie i kupi, to teraz przedstawimy, ile może kosztować ubezpieczenie tego samochodu, korzystając z naszego partnera, którym tak pięknie jeździmy i nagrywamy takie trudne testy terenowe. Kurczę, nie wiem jakim cudem, ale ma tańsze ocenę niż Patrol na mnie. Bo jak wyliczyłem właśnie tutaj na Mubi, to wychodzi, że mógłbym zapłacić najmniej za samo OC, oczywiście bez autokasko, 679 zł. Za Patrola płacę 9 stówek. Naprawdę, jest taniej niż na Patrola. A jeszcze masz zniżkę. No, 150 zł cashbacku. To jak wyjeżdżałem, to była czwórka, tylko śmiesznie, bo do czwórki prawie stałem w miejscu. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka ruszał. To było takie manualne pompowanie turbiny. 1, 2, 3, 4 ruszają koła. Jak widziałeś i
trójki już ruszał, ale jeden czy dwa, to on stał praktycznie w miejscu. Więc jakbyś miał teraz takiego starego turbodiesla i tą jedynkę, to te koła by się tak kręciły w tym błocie i na pewno by się ta opona nie oczyściła i by to auto stało w miejscu i kręciło kołami, mimo żeby nie wisiało na mostach. Trochę śmierdzi sprzęgłem, to prawda, ale jest keblanowe, się ułoży. Nawet na zębach masz łoto. No, dostałem trochę, ale warto było. To jeździ, no. Jak można z czwórki ruszyć z miejsca w błocie, to jest moc. I moc jest potrzebna w aucie terenowym, to nie tylko przełożenia. Moc musi być, żeby właśnie czyścić oponkę. Ogłaszamy zwycięzcą pierwszego pojedynku. Konrada i jego Wranglera. No więc myślę, że tak naprawdę ta skrzynia automatyczna dużo dała na plus, bo te autobusy były bardzo, bardzo podobne. Jakieś tam drobnostki były może niewielkie tak naprawdę. Te auta jeżdżą bardzo, bardzo podobne. Tak, dzisiaj można śmiało powiedzieć, że Wrangler no, lepiej pokonywał próby terenowe, ale mimo wszystko nie czuję się w sumie pokonany, bo nie było miejsca, którego Patrol nie przejechał, a przejechał Wrangler. Wszystkie te próby zrobiły oba samochody, tylko jedno szybciej, drugie wolniej, z różną ilością podejść. Także oba te samochody są w sumie podobnymi konstrukcjami, bo jednak dwa sztywne mosty, jednak oba mają prawie 300 koni i no, dużo wykrzyżu, dobre kąty rampowe, zejścia, najścia, no wszystko jest tak, jak powinno być. Te auta są bardzo do siebie podobne. No, ja wam gratuluję, bo aż się cieszyłem, jak oglądałem taki naprawdę terenowy pojedynek i uważam, że to jest największy sukces, że żadne z tych aut się nie popsuło i spokojnie możecie wracać i traktować je jako samochody do jazdy codziennej, tak? Dokładnie, tego służą. Jadę do kościoła za chwilę. No i bardzo się cieszę. Mam oczywiście apel do naszych widzów, szczególnie tych, którzy zawsze krytykują wszystko, co robimy, że może pisać kolejne niepotrzebne komentarze, to po prostu spotkajmy się razem w terenie, pokażcie swoje terenówki, pobawmy się, zróbmy taką rywalizację, właśnie taką przyjacielską rywalizację, a nie żadne zawistne upalanie, udowadnianie, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. I jak widzicie, Paweł też miał uśmiech na twarzy z tego, że znalazł samochód, który lepiej jeździ niż Patrol w terenie. I o to nam właśnie chodzi w takich pojedynkach, żeby pokazywać różnice, ale jednocześnie bawić się i rywalizować w taki zdroworozsądkowy sposób z uśmiechem na twarzy, czego wam wszystkim życzę, jak się spotkamy w terenie.